Brojlerki, 35. doba. Ten tu to podobno kogucik. Ten tu obok też. A te takie mniej czerwone, czyli te takie żółte, o to na przykład, to podobno kurka. Ale kto ich tam wie? Stan stada 35. Tak sobie łażą. Tam mają kurnik, do którego włażą. No. I wyłażą, kiedy im się podoba. Tak? Głodne zmory? Ziemniaczane? Dzięki za inspirację. Patyk, mini grzęda od razu im przypadła do gustu, bo już na niej siedziały. Także super. Bardzo dziękuję. No. No i tak. Zamykam, bo już późno. Kurki idą spać. Trzydziesta ósma doba bojlerków, brojlerków, bąbelków, tłuściochów głodnych, wiecznie głodne to. Wiecznie nienajedzone, a jednocześnie robi się coraz większe i coraz bardziej i mocniej pokazuje tym oto tutaj nioseczkom, że nie ma to tamto.
Proszę bardzo. Kto mnie tu gryzie? Nie dziób mnie, bo mi zrobisz dziurę w getrach. Ej, no mówię do ciebie. Kogucik, kurka, tak? To zaczynamy umieć rozróżniać. Prawda? Au! No dziubnąłeś mnie za przeproszeniem zadek. W dalszym ciągu 23 sztuki. Wszystko z nimi w porządku. Bardzo dużo jedzą, ale ze względu na to, że jest przepiękna pogoda, no to właśnie non-stop mają otwarty kurnik, non-stop wolny wybieg, bo właśnie o to mi chodzi, żeby one po prostu czyściły podwórko i z podwórka brały jak najwięcej, że tak się wyrażę, pożywienia. No a oprócz tego pasza gotowa oraz mnóstwo gotowanych warzyw i resztek z tak zwanego pańskiego stołu. No i woda. Woda do oporu oczywiście. Czysta, świeża. No i tak się kręci. Dzisiaj jest tydzień, od kiedy przywiozłam kury zielononóżki. Otworzyłam już pomieszczenie, tak żeby i klatkę lekko wyciągnęłam, żeby kury mogły się oglądać przez klatkę. I dzisiaj wieczorkiem będę chciała wnieść zielononóżki do kurnika dużego. Proszę bardzo, pan kogut. Pan kogut tutaj niegrzeczny. Jesteś ładny, ale niegrzeczny. A moje bomby brojlerkowe. Tak? Bomba brojlerkowa, no. Bomba brojlerkowa. Fajna z ciebie bomba. No i oczywiście te zazdrośnice. No i słoneczko grzejemy, tak? Piórka. Szczęśliwe jesteście? Cio? Szczęśliwa kurka? O to mi chodzi. Żeby kurki były najszczęśliwsze. Całe swoje życie. Tak? Ojej, motylek. Ojej. Tydzień już tutaj tak siedzą. Pora je powolutku, delikatnie aklimatyzować do kurnika.
3 dni już siedzą tutaj. Młode zielone nóżki w klatce, w kurniku. No i zastanawiam się, kiedy nadejdzie ten dzień, ten moment, w którym po prostu je z tej klatki wypuszczę, żeby mogły sobie pochodzić troszeczkę po kurniku. Bo jak widzicie, tutaj życie towarzyskie istnieje. Życie towarzyskie przez kraty, ale istnieje. Pytanie tylko, co na to? O, tutaj. Król tego podwórka. Tego nie wiem. Dlatego z dużą dozą ostrożności no, wyczekuję tego dnia, kiedy będzie tak troszeczkę bardziej może spokojnie. Gdzie będę miała trochę więcej czasu, żeby po prostu przypilnować tych maluchów. Żeby, prawda, nic złego im się nie stało. Teraz jest słoneczko, wszyscy się grzeją, jak to na kurki przystało.